Żadne! Kto zamawiał taksi? Zamawiałeś taksi? Kto zamawiał taksi? Mordini! Zamawiałeś taksi? Już jadę, jadę, już jadę, jadę. Zamawiałeś taksi? Co z marihuanem? Na co to komu potrzebne? Bardzo potrzebne. W ogóle nie widzę sensu, dlaczego to dalej jest u nas penalizowane. Czy jak ktoś sobie tam zajera tego blanta, no to co, to jest jakiś wielki problem społeczny? Czy sąsiadowi krzywda robi? No nie. 1000+. No to ci powiem, że brzmi dwa razy lepiej niż 500+. Średnia rozprawa sądowa to trwa około 2 lat. Tutaj jest pomysł, że ma trwać miesiąc. Chcemy długich przewodów sądowych. Nie może być tak krótko. Ja chcę się z sąsiadem kłócić 2 lata. Taka szkoła i kino na kartki, tak? No, straszna komuna. No. Ja sam chodziłem i uwielbiałem. No, najbardziej ten bigos z dzika po polowaniu. No, potem się skończyło na 2 godziny, niestety. No. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest kolega Dariusz Olech, kandydat do parlamentu z partii Konfederacja. A tym, co nie interesują się polityką, no to taki kucot Korwina. Cześć, miło Cię widzieć w mojej taksówce. Teraz gorący okres dla Ciebie, prawda? Ostatnie dni kampanii wyborczej. Jeszcze do niedawna to byś był takim, można powiedzieć, zwykłym, szarym kandydatem, zapchaj dziurą na liście, a jednak o twojej nietypowej akcji marketingowej, akcji kampanii wyborczej było słychać w całej Polsce. Czy może przybliżysz nam, jak to wyglądało, skąd pomysł na tak nietypową kampanię wyborczą, czyli na stylizowanie się na Jezusa? No, można tak powiedzieć. Mhm. No, ogólnie zaczęło się od tego, tak, że mam to 13 pozycję na liście. Mhm. No i pomyślałem, no trzeba jakąś kampanię zrobić, tylko z 13 to się nie idzie przebić w ogóle. Mhm. Wiadomo, zainteresowanie jest 1, 2, powiedzmy, ostatnim miejscem, bo to są takie miejsca z największym prawdopodobieństwem, że mogą coś ugrać. No i przyszedł do mnie kolega Łukasz i mówi, słuchaj, mam dla ciebie super hasło. Mhm. Nic wam nie obiecam, ale dam wam wszystkim święty spokój. Mówię, kurczę. Świetne, bo to takie chwytliwe, tak? Można to też rozwinąć tak wolnościowo. I sobie pomyślałem, że ale to by było mało, bo jeszcze wizerunek by się przydał do tego hasła. Mhm. Jest tu słowo święte, nie? Tak myślę. Jak chodzę po ulicy na przykład, czy na uczelnię w rozpuszczonych włosach, no to tam mówią, o Jezus idzie. No jest taki utarty wizerunek, nie? Aha. Jak facet ma brodę, długie włosy, no to od razu Jezus. No to mówię, dobra, to dawaj klepiemy to. Grafik to wszystko zmontował, wrzuciliśmy w internet. I się nie spodziewałem, że to tak świetnie rozejdzie. Naprawdę, wstaję rano, patrzę tu, na tym portalu jestem, na tym. Wszyscy znajomi się do mnie odzywają, słuchaj, tutaj byłeś, w telewizji cię puścili, w TVP, jakąś przebitkę, tak? Tutaj coś jeszcze. Ale głównie były to pozytywne reakcje, czy były też jakieś kontrowersyjne? Czyli no, powiem tak, jakbym nic nie robił, to pewnie bym nic nie usłyszał, a tak pojawiały się i takie zdania. W większości były pozytywne, w regionie tutaj to od żadnego, nie wiem, czy koalicjanta, czy nawet od znajomego nie usłyszałem złego słowa. A gdzieś tam się pojawiały w Polsce, tak, jakieś... Bo ja ci powiem, co powiedział na ten temat prezes Ruchu Narodowego. Cytuję, niech się cieszy, że w mordę nie dostał. No, Ruchowi Narodowemu tak średnio to się spodobało. No, jak myślisz, dlaczego? Znaczy, no... Może oni mają takie wyobrażenie prowadzenia kampanii, że to powinno być wszystko poważne, a ja tutaj podchodzę z dystansem. Zaczekam po świata od razu. Ja tutaj podchodzę z dystansem, tak? Chcę robić kampanię pozytywną. Mhm. Nie, że anty. I może dlatego, ale raczej sądzę, że tu chodzi o te kwestie jednak religijne, że co niektórym się wydaje, że ja tutaj z siebie robię, tak? Jakiegoś Boga czy Jezusa, że jakieś bałwochwalstwo, czy po prostu, że wycieram sobie religią twarz, a to tak totalnie nie jest, bo ja nigdzie napisałem, że jestem Jezusem, tak. Mhm. No,
przesadą by było na przykład, jakbym się tam przebrał jakieś prześcieradło, tak, koronę cielniową, to już w ogóle, nawet ja bym się zgodził, że to by było przegięcie, nie? A ja po prostu co, rozpuściłem włosy, uśmiechnąłem się, tutaj kierunek, coś tam, drugie zdjęcie z takimi rozłożonymi rękoma. No, a czy... samo to się nasuwa, tak, że no. O Jezus, tak, tylko że ja tego nigdzie nie mówię, tak? A czy od tego czasu podchodzą do ciebie ludzie na mieście i mówią... Dariusz, ufam tobie? Zdarzają się. No to powiem, że idę sobie po ulicy i gościu mówi, powodzenia. A tak, no w wyborach. Aha. I tak to się rozprzestrzeniło, że jednak ludzie mnie poznają na ulicach. Tak, nawet jak z dala widzę, ktoś na mnie palcem pokazuje. No to wiem, jaki jest kontekst tego, że pokazuje. Mhm. Ale naprawdę, no fajnie się to rozeszło. Więcej jest pozytywnych głosów jak negatywnych, tam nawet się trafiają jakieś groźby pobicia, tak, że ktoś mi groził, ale jakoś się nie przejmuję, bo nie sądzę, żeby ktoś z Rzeszowa miał do Szczecina przyjechać specjalnie, żeby ja tutaj miał w twarz dostać. A powiedz mi, czy dasz radę zamienić wodę w wino? Tak, ale to potrzebuje jeszcze do tego owocków, drożdży, cukru, baniaka i tak z 3 miesięcy, no to zamienię. Czyli w cudowny sposób tego nie zrobisz. No niestety, no chyba, że przyspieszę trochę tą fermentację, coś tam podgrzeję, to może szybciej. No ale przeczytałem na jednym z twoich plakatów, że właśnie może wody w wino nie zamienisz, ale akcyzę na alkohol zlikwidujesz. Znaczy, czy uważasz, że nie, tam nie było, że to zlikwiduje, jest... bo jej nie możemy zlikwidować. To są takie uwarunkowania prawne, że tego zrobić nie można. Ale można ją obniżyć na przykład. Mhm. I... Czyli co, uważasz, że obniżenie ogólnie ceny alkoholu to jest dobre dla społeczeństwa? To jest czyli, to, na czym może, ja może zacznę, zależeć wyborcom? Zacznę od tego, dlaczego w ogóle takich hasł się nie pojawiło. Mhm. Bo zdecydowaliśmy się, że będziemy iść dalej w ten temat. No i wiadomo, woda, wino, temat taki jezusowy. No a co, jakbym... Nawet redaktor mnie w radio zapytał, dlaczego nie mówisz na przykład o obniżeniu podatku na książki, czy na ciuszki dziecięce? Mhm. No ale przepraszam, czy to się sprzeda, że Jezus mówi, że obniży ten podatek od książek? A jak się zrobi chwytliwe hasło woda z winem, tak, do tego alkohol, no to się rozejdzie. Czyli chodziło tylko, aby zwrócić uwagę. Też, natomiast uważam w ogóle, że każda obniżka podatku jest dobra, bo zostają pieniądze w kieszeni obywatela i on wtedy wie, na co sobie może te pieniądze wydać. Ale też tutaj się pojawiały jakieś głosy, że ja tutaj chcę społeczeństwo rozpijać i tak dalej. To nie o to chodzi. Przecież no każdy z nas spożywa alkohol, czy to na jakieś urodzinki, lampkę wina, tak, czy do meczu no, nie piwka. Każdy, nie? Znaczy, no są abstynenci, nie, tak, ale to nie jest... Nie każdy, ale też... Kurczę, ja tutaj mam takie mieszane uczucia, bo chciałbym, żeby to był towar luksusowy. Tak jest moje zdanie, bo im jest tańszy, im jest bardziej powszechny, tym może być używany w nieodpowiedni sposób. A to dla ogółu społeczeństwa nie jest dobre. No, nawet jeżeli ja bym był kompletnym abstynentem, no to nie chciałbym się potykać o osoby, które no, nie potrafiły sobie z tym dozować, że tak powiem, nie? Problem z osobami, zgaduję, że teraz mówimy o tych uzależnieniach wszystkich, jest taki, że ich cena nie obchodzi. Jak ktoś jest uzależniony i potrzebuje sobie wypić, to czy piwo będzie za 2 zł, za 5, za 10, to on albo się zadłuży, albo tam, nie wiem, nakradnie i coś sprzeda, będzie chciał mieć pieniądze na... Nie będzie mówił kierowniku, daj 2 zł, tylko 5 zł. No, na przykład, bo to już wtedy na piwko nie starczy. No ale to naprawdę, to nie ma sensu postrzegać takich postulatów przez takie skrajności. A co z marihuaną? Na co to komu potrzebne? A to bardzo potrzebne. W ogóle nie widzę sensu, dlaczego to dalej jest u nas penalizowane. To stwarza taką niewłaściwą zależność, że w więzieniach siedzą ludzie, na przykład, którzy mieli blanta w kieszeni, tak? I akurat... Ty nie widzisz sensu, dlaczego jest penalizowane, ale to porozmawiaj z pierwszym, lepszym policjantem, to on ci powie, dlaczego. Dlaczego ścigają młodych za blanta w kieszeni. Bo to jest od razu uchwycone przestępstwo, od razu sprawca i od razu statystyka i dzięki którym mogą się wykazać i otrzymać
nowy radiowóz za zasługi. No, no to jest patologia działającego systemu niestety, bo to chodzi o to, żeby policja była dla nas, tak, żeby nas strzegła, a nie po to, żeby sobie nabijała statystyki, jak się niestety często dzieje. A właśnie też wrócę do tego skazywania tych młodych ludzi najczęściej. No to zamiast takich prawdziwych kryminalistów, tak, wsadzać do więzienia, co tam mordują, kradną, no to taki człowiek już ma, że tak powiem, swój życiorys zepsuty, no bo będzie miał wpisany, że siedział. To, że za narkotyki, za marihuanę, no to pracodawca nie będzie wiele obchodziło, już mu będzie to mniej w życiu. A tak naprawdę to nikomu nie szkodzi, no... Czy jak ktoś sobie tam zera tego blanta, no to co, to jest jakiś wielki problem społeczny? Czy sąsiadowi krzywdę robi? No nie. Także no, totalny bezsens, po co tych ludzi karać. Przypominam, że utrzymanie jednego więźnia w Polsce to jest około 3000 zł, tam bodajże 3200, więc to jest obciążenie dla systemu. Te wszystkie sprawy trafiają tak na wokandę przed sąd. Zajmują sędziom czas i zamiast się zajmować prawdziwymi przestępstwami, no to skazują tych młodych ludzi tylko dlatego, że mieli przy sobie marihuanę, tak? Mm-hmm. Bezsens totalny moim zdaniem. A propos... Też może bym powiedział, że to jest też, jak się zalegalizowało marihuanę, no to też jest możliwość nałożenia lekkiego podatku, jakiejś akcyzy i odciążenia budżetu i wtedy można, nie wiem, jakiś inny podatek obniżyć, a to w ogóle wejdzie, tak? To też można na tym biznes kręcić. Patrzmy na Stany Zjednoczone. Oni mają te wszystkie sklepy, tak, w niektórych stanach i się biznes kręci, wpływ mają do budżetu i mogą mniej obywateli uciskać, że tak powiem, z innej strony. No Stany, które wprowadziły tą legalizację marihuany, to rzeczywiście robią na to ogromne pieniądze, bo także przez to, że dookoła jest to nielegalne, to stworzyła się taka turystyka, turystyka palenia. Tak samo palenia. Jak u nas w Europie do Holandii się jeździ, no, nie? To no samo. Właśnie. W ogóle jest jeszcze taki ciekawy przypadek, w ogóle mało kto o nim mówi. Portugalia. W Portugalii są zdepenalizowane wszelkie narkotyki. Nie ma ich w legalnym obrocie, tak? To też trzeba to wszystko w szarej strefie robić, ale Karają. Nie karają. Mhm. I to już zrobili bodajże kilkanaście lat temu, nie pamiętam, ale przeglądałem statystyki i wszystkie uległy tak jakby poprawie na korzyść społeczeństwa. Przestępstwa dokonane po spożyciu narkotyków, ten współczynnik spadł. Liczba osób zarażonych wirusem HIV po spożyciu narkotyków, to też spadło. Liczba dealerów na ulicach, to też spadło, tak? Więc tam było jeszcze więcej tych wskaźników, no ale jak tak patrzyłem, no to wszystkie były takie no, pozytywne. Więc mamy tutaj na świecie dobry przykład i czemu by z tego nie skorzystać? Mhm. Ogląda nas także wiele osób, nie tylko ze Szczecina, które mogą na Ciebie poznać i na Ciebie ewentualnie zagłosować, ale chciałbym, żebyś przedstawił program partii, z której startujesz, bo która się także reklamuje chwytliwym ostatnio hasłem Piątka Konfederacji, tak, była co, Piątka Kaczyńskiego, Gwiazdowski chyba też miał jakąś chyba, on to miał siódemkę. Wiem, że był ten sześciopak z Katyny chyba, tak? No, to, więc każdy ma jakąś swoją liczbę, czy mniej, czy więcej, no. Ale no piątkę myślę, że to tak średnio rozgarnięty człowiek zapamięta. Ja tak do tych nie należę, dlatego sobie je wypisałem, że tutaj byka nie walnąć. Punkt pierwszy 1000+. No, to ci powiem, że brzmi dwa razy lepiej niż 500+. I właśnie o to chodziło, taki zabieg. To widzę, że jest to powszechna ulga podatkowa. No, ale no właśnie, no, ale to już trzeba do roboty iść, tak? To już nie dadzą. Ale to też o to chodzi, tak, żeby to były jednak nasze pieniądze. Mhm. Bo 500+ działa tak, że wszyscy pracują, to jest zabierane w podatkach, aparat państwowy to mieli, sobie jeszcze procent od tego weźmie za to, że te pieniążki przemielił i do danej grupy to przekaże. No to jest takie trochę demoralizujące, a jak człowiek jednak nie ma zabieranych tych 18% z PIT-u od przyszłego roku, to obniżają ten PIT tak do 17%, no to jednak to jest jakiś... Właśnie, to jest to, co mi jako osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, powiem szczerze, no podoba się w tym programie
najbardziej właśnie. PIT 0% i dobrowolny ZUS. Dobrowolny, no to umówmy się, no, kto o zdrowych zmysłach będzie płacił ZUS-owi, więc to prawdopodobnie doprowadzi do upadku całego systemu emerytalnego. Więc co w tym przypadku? Nasi emeryci zaczną głodować? Nie. Powiem tak, że sprawa emerytur jest chyba najtrudniejszą sprawą, jaką mogą się zajmować politycy. Bo tutaj no, naprawdę nie ma dobrego rozwiązania. No natomiast my byśmy postulowali to, żeby to były jednak emerytury obywatelskie, pokrywane z budżetu. Bo nie ma sensu utrzymywać takiej iluzorycznej formacji, jaką jest ZUS, gdzie on przelewa nic tak z wiadra pustego do drugiego wiadra pustego, udaje tak, że to coś tam jest, jak na przykład opodatkowanie emerytur, tak? No to załóżmy, ktoś dostaje te emerytury 1500 zł i to jest opodatkowane i zbierają mu te 200, z tych 1500 dostaje 1300 i są później jakieś takie przelewiki tam na tych wewnętrznych kontach w ZUS-ie, przelewanie niczego do niczego. I to jest taki bezsens. Także czym prędzej się weźmiemy za tą reformę, to tym mniej będzie bolało. Czyli co? Będzie taki przejściowy moment, że społeczeństwo zamiast płacić do ZUS-u będzie płaciło taki podatek dla emerytów, tak? Że nie wiem, nie będzie to już 1500 tak jak teraz, tylko ile? No, na razie 1000, potem co? Trochę mniej i to już mi na emeryturę się nie będzie odkładało, ale będę utrzymywał aktualnych emerytów, dobrze? No to rozumiem? Jest jedna z koncepcji. Mamy też u nas doktora Mencena i on ma koncepcję akurat, żeby emerytury były związane z obligacjami. Że dostawałoby się taką obligację w całkiem rozsądnym oprocentowaniu i by się mogło nimi handlować. Jak ktoś by na przykład nie chciał tak tych emerytur, tych obligacji, mógłby je normalnie odsprzedać na wolnym rynku, to by było też takie urynkowienie tego wszystkiego. To jest, przyznam szczerze, dla mnie troszkę skomplikowane, bo ekonomistą nie jestem, ale ufam doktorowi Mencenowi, że on to może dobrze zrobić. Wiem tylko, że doktor Mencen to światły tak, umysł, światły sam umysł. Jeden 100 projektów napisał. Nie no, akurat nie sam jeden, bo mu pomagali w tych projektach, ale bardzo fajne projekty, co niektóre przeglądałem. No ja obejrzałem cały ten odcinek, gdzie to przedstawiał i rzeczywiście no tam roboty było mnóstwo. I też gdzieś tam na granicy było tego zjedzenia buta słynnego, nie? Ale jeszcze odnośnie tych obligacji, tych emerytur, że w tym okresie przejściowym byłby obowiązek wykupu przez tych młodych, przez ludzi, którzy pracują, tak? Którzy nie są na emeryturze, tych obligacji i właśnie z tych wykupów byłyby pieniądze dla emerytów. No, to brzmi wszystko ciekawie. Zobaczymy, czy ludzie. Ja mam tutaj takie wątpliwości, bo już w historii Rzeczypospolitej mieliśmy 2 albo 3 razy takie krajowe obligacje. Za każdym razem było to takie mydlenie oczu, że to jest gwarancja państwa, a potem można sobie było tym wytapetować ściany. I tak naprawdę służyło to tylko chwilowym załataniu aktualnej potrzeby państwa, tak? Teraz, czyli w tym wypadku emerytur, kiedyś pewnie jakichś innych wydatków. Kupcie te obligacje za 5, 10 czy 20 lat, wykupicie je z zyskiem i no ja sam taką, no może nie ja, ale my w domu mieliśmy obligacje Skarbu Państwa, nadal mamy, bo to jest teraz papierek kolekcjonerski, nie? Więc nie wiem, nie znam jeszcze tego tematu poruszonego, tego pomysłu poruszonego przez doktora Mencena, ale jak słyszę obligacje Skarbu Państwa, to mi się krew gotuje. Doktor Mencen obiecał zresztą na swoim forum, że on przygotuje specjalny post wyjaśniający dokładnie mechanizm działania tego projektu, więc tych, którzy to teraz oglądają, odsyłam na fanpage doktora Mencena, na pewno wkrótce to się pojawi, albo już się pojawiło. No sam chętnie się zapoznam, bo powiem szczerze,
pierwszy słyszę o takim pomyśle, a los emerytów jest mi bliski, tak? Bo każdy ma też rodziców, nie? Dokładnie, każdy ma rodziców albo babcie, dziadka, których trudno namówić na głosowanie na Konfederację, to chyba sobie zdaję z tego sprawę. Sam mam taki problem, bo emeryci boją się, że będzie jeszcze gorzej niż jest. No. Jeśli chodzi o to, że emerytur nie będzie, to emerytur nie będzie, jeśli utrzymamy ZUS. Mhm. I to powinno być clue, że system trzeba zmienić. A że to będzie ciężkie i w bólach, no cóż, nie ma prostej rzeczy. Nigdy. Zobacz, niby tylko 5 punktów, a tak długo nam zajęło omówienie pierwszego, dlatego trochę przyspieszymy i akurat drugi punkt. Szybkie, sprawiedliwe sądy. Powiedz mi, aktualnie średnia rozprawa sądowa to trwa około 2 lat. Tutaj jest pomysł, że ma trwać miesiąc. No to jest turbo szybko. W jaki sposób w ogóle można aż tak bardzo przyspieszyć pracę sądów? Tutaj można poruszyć kilka kwestii. Po pierwsze, należałoby te sądy odbiurokratyzować. Mhm. Wiadomo, to w każdym zawodzie i lekarze, i sędziowie muszą wypełniać jakieś papierki, doruczki, tak? Są jakieś przepisy, których trzeba przestrzegać. To wszystko zajmuje czas, który oni poświęcają właśnie na tą biurokrację, zamiast przeprowadzać te wszystkie procesy sądowe i tematy około tego. Dodatkowo, my tutaj postulujemy, żeby na każdego sędziego przypadał jeden asystent. Nie tak jak jest obecnie, że jest jakiś asystent w sądzie i on obsługuje kilku sędziów naraz, kilka spraw naraz, mhm. tylko żeby był jeden przypisany do jednego sędziego, można powiedzieć taka osobista sekretarka, ale on by naprawdę mu pomógł i by go odciążył. I kolejnym aspektem jest to, że chcemy tą pracę sparametryzować, takie trudne słowo. Co to znaczy? Proponujemy wprowadzić specjalny system, który by oceniał pracę takiego sędzi. Czyli odpowiednia osoba z administracji... Sędzia na 5 gwiazdek, tak? Odpowiednia osoba z administracji mogłaby wejść w profil danego sędziego i patrzy, że aha, tutaj, a dlaczego tak długo tą sprawę prowadzi? Tutaj średni czas jest taki i taki, on tutaj to 3 razy dłużej prowadzi. I wtedy można jakiś nacisk wywrzeć i zainterweniować. Panie sędzio, dlaczego tak się dzieje tutaj? Proszę sobie wyobrazić, że pan jest nie dla siebie w tym sądzie, tylko dla ludzi, którzy przychodzą tutaj rozwiązać swoje sprawy, więc proszę się postarać i przeprowadzić to wszystko szybciej. I właśnie nasi eksperci, nasi prawnicy to wszystko przygotowali i z ich kalkulacji wynika, że dałoby się to wszystko domknąć do miesiąca. Mhm. Tu nawet wrócę też do tego tematu marihuany, który wcześniej my poruszaliśmy, tak? Jakby takie sprawy w ogóle nie trafiały, tak, przed sąd, no to o ile to będzie łatwiejsze, tak? No, dużo pewnie by odkorkowało się tylko zalegalizowaniem tego. Ten system. Ale też... czy aż przyspieszy to z 2 lat do 1 miesiąca, mi sobie to trudno było wyobrazić, ale no na pewno bardzo bym tego chciał. No. Z pewnością te przewody sądowe by się skróciły i docelowo by to było do miesiąca, ale wiemy, to trzeba prawo wprowadzić i tak dalej. Troszkę małe zamieszanie pewnie będzie przy zmianach, tak? Sędziowie będą musieli się w to wdrożyć, bo ten system też w ogóle będzie im przydzielał sprawy, tak? Żeby to też nie było jakieś podejrzenie robione, jak jest teraz. Także... Ja już się obawiam jednego... Tych pikiet pod sądami i okrzyków, wiesz, o których mówię. Będą strajkować tym razem. Chcemy długich przewodów sądowych. Nie może być tak krótko. Ja chcę się z sąsiadem kłócić 2 lata. No, bez przesady. Punkt trzeci. Bon oświatowy i kulturalny. Czyli co? Taka szkoła i kino na kartki, tak? No, straszna komuna. No. Prawda jest taka, że ten postulat jest takim postulatem przejściowym, ale on ma wiele, wiele zalet. Na przykład to by strasznie urynkowiło i kulturę, i oświatę. Mhm. Bo teraz mamy tak, że z podatków się bierze pewną sumkę pieniędzy, jest minister, tak, podległe mu tam placówki i on sobie wymyśla jakiś program, tak,
i te pieniążki dzieli w zależności od tego, jakie on tam ma widzimisię, albo jakie sygnały tam dostaje oddolnie. A my proponujemy coś takiego, żeby te pieniążki, te same, podzielić po prostu na wszystkie dzieci. Rodzice tych dzieci by dostały taki bon i sobie rodzic decyduje. No to pójdę na przykład do szkoły katolickiej, bo ja bym chciał, żeby moje dziecko się uczyło więcej religii. Bo to też jest jeden z naszych postulatów, żeby programy nauczania nie były narzucane odgórnie, tylko oddolnie, żeby dyrektorzy, nauczyciele o tym decydowali. No i tak na przykład, jak ktoś by chciał właśnie się uczyć więcej o religii, no to go rodzic pośle za pomocą takiego bonu, czy to do publicznej, czy do prywatnej szkoły. To i te, i te placówki będą mogły realizować te bony. Jak ktoś na przykład będzie chciał, nie wiem, jakieś więcej tak wychowania fizycznego, chce tam, żeby jego dziecko było koszykarzem, załóżmy, no to poszedł do szkoły, która się będzie na tym wychowaniu fizycznym skupiała. I to o to chodzi, żeby to wszystko urynkowić, będzie wtedy większa konkurencyjność między szkołami i to automatycznie będzie się wiązało z podnoszeniem poziomu, no bo to jest najatrakcyjniejsze dla rodzica, tak, żeby posłać dziecko do lepszej szkoły. A czy ten bon kulturalny będzie można zrealizować u swojego ulubionego youtubera? W sumie to zależy, jak to się wszystko ujmie tak w projekcie, tak? Bo to jest taka koncepcja rzucona, jeśli się uzna takie dzieła, tak, i na YouTubie jako dzieła kultury, no to dlaczego by nie? Żeby tutaj przyszedł, słuchaj, bardzo mi się podoba, co robisz, masz bon sobie zrealizuj i tam, nie wiem, czy będziesz miał na sprzęt, tak, na swoją działalność. No to ta sprawa jest otwarta, nie widzę problemu, żeby tak się działo. Tak, czyli skończy się żebranie o subskrypcje i lajki i teraz dawajcie bony. Tak, no skończy się coś takiego, że po prostu o, tutaj jest jakieś na przykład kontrowersyjne ten przedstawienie w teatrze dotowane z budżetu, tak, ze Skarbu Państwa, a nikt na nie nie przychodzi, ale pieniążki już są przejedzone. A tak sobie człowiek zdecyduje, że o, mój ulubiony aktor tutaj ma spektakl, to ja sobie pójdę i zapłacę. I te spektakle, na które jest popyt, no to będą przynosiły widzów, tak? Z tego będzie mógł się teatr utrzymać, a to, czego nikt nie chce oglądać, no to po prostu będzie wycofywane. Bo to też jest bez sensu, to jest marnowanie pieniędzy. Ciekawi też mnie to, bo jak jest gdzieś tam zabierane z podatków na utrzymanie takiego teatru, czy prowadzenie takich spektaklów, no to ja tego nie widzę i nawet nie chodzę. Ale jakbym miał w kieszeni, powiedzmy, raz w tygodniu bym musiał pójść do teatru, bo mam bilet. No słuchaj, a kto ci mówi, że nie możesz go odsprzedać? To by było imienne, nie sądzę. Tak, nie, jak człowiek, który na przykład... bym może zaczął w końcu do teatru chodzić. No, może. Się odchamił, a nie ciągle tylko ten YouTube. No. Kiedyś w ogóle nie było problemu z tym finansowaniem, bo byli liczni mecenasi. Mhm. Na przykład przychodził, o panie malarzu, pan tutaj świetnie maluje, no to ja pana będę utrzymywał. Proszę się nie martwić o byt, tylko malować świetne dzieła. I właśnie tak było, jak ktoś był wybitny, no to nie miał problemu. A teraz taki minister, tak, to czy ja wiem, czy on się zna na tej sztuce, tak, finansuje na prawo i lewo to, co mu się podoba. A to tak nie powinno wyglądać. To ludzie powinni decydować, tak, co chcą oglądać. I ze sprawą tego, co się utrzyma na rynku. Okej, kolejny punkt, czwarty, bardzo ważny. Bezpieczeństwo narodowe, silna polska armia, niezależna polityka zagraniczna, bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialna polityka migracyjna. Taki bardzo rozbudowany temat. Silna polska armia, czyli co, z kim będziemy wchodzić w sojusze, czy w ogóle będziemy musieli, czy będziemy samowystarczalni? Jak to mówi powiedzenie, kto chce pokoju, szykuje się do wojny. Mhm. Chodzi o to, żebyśmy my tą armię mieli na tyle silną, tak, dobrze dofinansowaną, nowoczesną, żeby nikt nas nie mógł przestraszyć, bo my tutaj mamy jednak swoje wojsko, które jest dobrze wyszkolone i też możemy go używać w celach negocjacyjnych. Tutaj też mogę wspomnieć o, to może śmiesznie zabrzmieć z ust takiego młodego człowieka, ale o broni jądrowej. Mhm. Przecież to jest silny argument w jakichkolwiek pertraktacjach, tak? Ja też pragnę zauważyć na przykładzie Ukrainy,
której po rozpadzie Związku Radzieckiego zabrano broń jądrową. I co się stało? No i teraz jest tam na wschodzie wojna i oni nie mają Krymu. A mocarstwa obiecywały, że one tutaj zagwarantują integralność granic i bezpieczeństwo, tylko niech oddadzą te bomby. No jakby tych bomb nie oddali, to by na pewno się tak nie stało, jak się właśnie wydarzyło. No zgodzę się z tym, że jeżeli każdy by miał broń jądrową, to tak naprawdę każdy bałby się jej użyć, bo by od razu wiedzieli, że w odwecie nasz kraj mógłby być zniszczony i to nie tylko jedną, ale także ich bombami, ich sojuszników. Więc coś w tym jest, ale no to jest taki wrażliwy temat. No, nikt by nie chciał, żeby no jednak to zostało kiedykolwiek użyte. Jak to nazwa wskazuje, broń jest do obrony, a nie do ataku. Mhm. I to tylko to, pozycja przetargowa, tak? I wzmocnienie Polski na arenie międzynarodowej. A co sądzisz o takiej małej broni do personalnego użytku, czyli powszechnego dostępu do broni palnej dla obywateli? No, ja wiem, jakie są odczucia w kraju. Nie za bardzo ludziom się podoba taki projekt. Ja osobiście jestem za, ale wiem, że to się nie przedrze nigdzie dalej. Więc jakbym mógł coś zdziałać, no na pewno bym uprościł to legislacyjnie i okres oczekiwania, żeby nie trzeba było spełniać tylu formalności, tylu papierów i tak długo czekać na otrzymanie pozwolenia. No to do małych kroczków, bo przez to, że jesteśmy takim rozbrojonym narodem, u nas na 100 obywateli przypada 1,3 sztuki broni. Dla porównania, w Szwajcarii, która właśnie słynie też z dostępu do broni, jest to 46 sztuk na 100 obywateli, a w Stanach Zjednoczonych, który jest absolutnie tak... Czekaj, strzelę. Tak, królem strzelców można powiedzieć. 200 na 100 obywateli. Około setki. Okay, tam różne dane patrzyłem, pokazują no 93, 110. Pewnie jeszcze różne są stany, nie? Gdzieś w Teksasie to tak jak ja. Każdy ma przynajmniej dwie sztuki, a w Nowym Jorku to jest absolutny zakaz. Tak, no. Gdzieś tam się to wyrównuje. Ale to taka średnia wychodzi, nie? No. I przez to, że u nas tak to wygląda, no to nie ma też wyrobionej kultury strzelectwa. Też ostatnio były te zmiany, że w myślistwie, że zakazali uczestnictwa. Osobom nieletnim, tak. Nie mogą chodzić z ojcem na... To jest dla mnie... To jest głupota straszna. No. Są rodziny przecież z dziada, pradziada myśliwi, tak? Pradziadek zabierał dziadka, dziadek ojca, ojciec syna. Ja sam chodziłem i uwielbiałem. No. Najbardziej ten bigos z dzika po polowaniu. No potem się skończyło nadwagą niestety. No. No i właśnie takie działania przyczyniają się do tego, że strzelectwo niestety się jakoś tam nie rozwija, to nie jest promowane, nie ma tej kultury w Polsce. I to jest też ważne, żeby tak ludzi uświadamiać, że broń to nie jest po to, żeby wyjść na ulicę i do wszystkich strzelać, tylko to jest też jakiś rytuał, to jest umiejętności, przecież są konkursy strzeleckie bardzo fajne. To naprawdę, jakby ktoś kiedyś na coś takiego pojechał albo się czymś takim zainteresował, to by widział, że tam jest bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Tam to nie jest tak bezmyślnie, jak to niektórzy sobie wyobrażają, że ludzie by w ogóle nie wiedzieli, jak się z bronią obchodzić. To takie rzeczy to nie mają miejsca. Okej, i ostatni, piąty punkt to zdrowe życie. Ochrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów i zdrowa żywność. Obrona życia, czyli co? W skrócie ochrona życia od poczęcia, absolutny zakaz aborcji. Jak to, jakie jest stanowisko tutaj Konfederacji w tej wrażliwej sprawie? No właśnie tak jak powiedziałeś, w ogóle aborcja to jest bardzo poważny temat. I bardzo często wraca, bo on polaryzuje społeczeństwo. Z tego co wiem, no to Konfederacja postuluje zaostrzenie tej ustawy, tak, żeby jednak nie można było tej aborcji robić tak jak teraz jest ten kompromis aborcyjny, że tam w przypadkach gwałtu, jakieś wady dziecka i czegoś tam jeszcze, już nie zapomniałem tego ostatniego chyba. Zagrożenie życia matki. Mhm. Czyli jakby było zagrożenie życia matki, to ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Ale o ile ja jestem w stanie
podejmować dialog z osobami, które właśnie mówią, że z gwałtu to te dzieci usuwać, czy to z wadami, bo ja, ja się z tymi ludźmi stykam, ja wiem, o co im chodzi, nie po prostu, żeby zabijać, tylko że tu jest ciężki byt takich rodziców, tak, że dla matki zgwałconej to jest obciążenie psychiczne. To jest dalej pozbawienie tego dziecka życia, natomiast ja rozumiem, że ktoś tak może twierdzić, natomiast te takie środowiska i lobby, które chcą sobie stosować aborcję jako taką antykoncepcję post factum, no to ja tutaj żadnej dyskusji i debaty nie podejmuję, bo to jest dla mnie obrzydliwe i straszne. U nas mamy w partii takiego doktora Kruszewskiego i on mi przedstawił takie dane. To kiedyś było w Stanach Zjednoczonych, w Sądzie Najwyższym taka sprawa. Jak to się nazywało? No nieważne, ale chodziło o to, że do tej całej sprawy zostały przedstawione dowody, które wskazywały na to, że jeżeli się dokonuje aborcję po 18 tygodniu ciąży, to znacznie wzrasta ryzyko powikłań u matki. W sensie jest zagrożenie nawet zdrowia i życia. I to się wydarzało u 10% kobiet. Więc takie rzeczy tutaj były poruszane, że się włos na głowie jeżył. Te środowiska proaborcyjne to lobbowały tą aborcję i to zostało później przez ten sąd najwyższy w Stanach Zjednoczonych zakazane. No ale trochę się zakręciłem. Nie wiem, do czego wrócić. No bo jest to bardzo, bardzo trudny temat i tak jak mówisz, który polaryzuje społeczeństwo, wraca jak bumerang. Moim zdaniem też bardzo często tylko po to, aby zatuszować to, co się dzieje, dzieje obok. Jak w tym ostatnio memie, że podniesiemy podatki na paliwo, na alkohol i na buty numer 43. Nie? A dlaczego na buty 43? A żeby nie zwracali uwagi na tamte dwa pozostałe. No niestety tak się często dzieje, że temat jest jakiś temat zastępczy, a później nikt nie wie, że na przykład było nocne posiedzenie Sejmu i sobie tutaj uchwalili jakiś nowy podateczek albo podwyższenie czegoś innego. Ale warto się także zainteresować i wyrobić swoje zdanie nawet na te najtrudniejsze tematy. Ja jeszcze tak na koniec chciałbym się tylko dopytać, doprecyzować ten ostatni punkt, który jest, jak widać, bardzo obszerny, zdrowie i życie. Czyste powietrze, tak? W jaki sposób partia ma pomysły na to, abyśmy żyli w czystym powietrzu? Czy, nie wiem, nie chcecie przypadkiem zakazać takich pięknych, klasycznych samochodów z silnikiem diesla? Nie. Tutaj mamy różne koncepcje. Jedną z nich jest na przykład obniżenie opodatkowania węgla. Dlaczego? No bo jak ten węgiel jest za drogi, no to osoba, która chciałaby ogrzać swoje mieszkanie, tak, tam do domu, bo jest jej zimno, to albo będzie paliła śmieciami, jakimiś kaloszami, albo węglem taniej jakości. No i ten węgiel taniej jakości najbardziej by nas zasypiał razem z tymi śmieciami. A jak będzie niższy podatek i na samym koszta wydobycia, tak, węgla, tak, na funkcjonowanie kopalni i żeby ten węgiel był tańszy, no to człowiek będzie mógł sobie pozwolić na dobrej jakości węgiel i nie będzie takiego syfu robił w powietrzu. To jest też ta kwestia. A jakieś alternatywne źródła energii, czy kopiemy ten węgiel, póki on jeszcze jest? Czy to wszystko można zostawić rynkowi i też jak są jakieś dofinansowania, tak, na fotowoltaikę na przykład, to traktować wszystkie strony równo. Nie tak, że na przykład finansujemy, dajemy jakieś dopłaty tylko dla osób prywatnych, ale też przedsiębiorców, no bo jednak prowadzenie przedsiębiorstwa to strasznie energochłonne zajęcie. Tu prądu strasznie dużej ilości się zużywa i jeżeli dofinansowujemy jedną stronę, to umożliwmy też coś takiego drugiej, albo po prostu to dofinansowanie dla tych zabierzmy. No, traktujmy je wszystkich równo, jeśli o to chodzi, tak? Bo się tworzą później z tego patologie jakieś. A tak to nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o tym powietrzu.
Okej, okay, no bo już praktycznie omówiliśmy wszystkie 5 głównych postulatów Konfederacji, a powiedz mi tak na koniec, z czym ty jako przedstawiciel, tak mogę powiedzieć, młodego Szczecina będziesz chciał iść do parlamentu? Co jest takim u ciebie głównym postulatem oprócz tego marihuany? Oprócz tego marihuany. No ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja jestem wolnościowcem, więc ja chciałbym robić wszystko, co by się przyczyniło do wolności obywatela. I też tutaj mogę rozumieć te swoje hasła. Nic wam nie obiecam, ale dam wam wszystkim święty spokój. No to nic wam nie obiecam, to jest to, że ja nie chcę wam obiecywać nowych kosztownych programów, które sfinansuję za pieniądze z waszych kieszeni. Lepiej te pieniądze zostawić u was. I tutaj się pojawia ten święty spokój. Święty spokój to jest nie męczenie obywatela w urzędzie, tak? Odbiurokratyzowanie. Żeby nie tworzyć nowego prawa, na które trzeba stracić czas, żeby się z nim zapoznać. Robiliśmy taką konferencję prasową, gdzie przygotowaliśmy takie wielkie piramidy z kartonami, które obrazowały ilość prawa, które jest produkowane w Polsce. To wyobraź sobie, że żeby normalny człowiek mógł nadążyć, bo jednak takie, warto prawo znać, tak? Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, to zwykły człowiek powinien codziennie czytać 70 stron aktów prawnych. Wow. To jest po prostu masakra jakaś. Aha. Mieliśmy też taką wielką rolkę z samymi tytułami tych aktów prawnych. Długość tej rolki wynosiła 23 metry. Same tytuły z jednego roku. Jednego roku zapisane. Tak, jeden pod drugim, nie? Aha. I to było 23 metry. 23 tak? metry. Także. To dobrze, że rozdają te iPady w Sejmie, żeby nie trzeba zapisywać, tylko gdzieś tam się, tylko kurde, w takim tempie to nawet tym najlepszym urządzeniom się szybko pamięć skończy. No okej, okay. Co mogę tobie życzyć na koniec? Powodzenia chyba, no jak najwięcej głosów, a jeżeli nie teraz, no to myślę, że już zostałeś na tyle dobrze i pozytywnie zapamiętany, że dalej będziesz tutaj nam działał i pomagał na lokalnym rynku. Tak, no ja ze swojej działalności nie zrezygnuję. Czy się uda, czy się nie uda, ja będę działał dalej i robił swoje. Także zapraszam do kontaktu ze mną, do współpracy. Jakby ktoś podzielał poglądy, to zawsze możemy się spotkać, porozmawiać, zaangażować w jakiś wspólny projekt. Tak mówię ogólnie w eter do widzów. Ja jestem człowiekiem pozytywnym, nie zamykam się na różne tam czy opcje, czy propozycje. Także. Więc ja również zachęcam, link do fanpage'ów, Instagrama Darka macie w opisie. Są tam także moje media społecznościowe, których zachęcam do obserwowania. Jeżeli podobał wam się ten wywiad, zostawcie pod nim lajka, zostawcie suba, ale przede wszystkim zostawcie głos w nadchodzących wyborach. Bez względu na to, bez względu na kogo, po prostu ruszcie tyłki, żeby znowu nie było takiej sytuacji jak ostatnio, że 3/4 młodych ludzi zamiast pójść na wybory, to wolało siedzieć na YouTubie. Dokładnie tak. Ruszcie się, bo jednak każdy głos ma znaczenie. Nawet podam jeden przykład. W wyborach samorządowych ostatnich w pewnej miejscowości facet został burmistrzem tylko i wyłącznie różnicą jednego głosu. Także nie słuchajcie tych, którzy wam mówią, że głos nie ma znaczenia. Głos ma znaczenie. Naprawdę. Niewiele was kosztuje, żeby wyjść z domu, pójść do lokalu wyborczego, ale przed tym się solidnie naprawdę zastanowić, na kogo oddacie głos. Bo o ile samo niegłosowanie, nie branie udziału w życiu publicznym, tak, w spełnianiu obowiązku jest złe, no to uważam, że gorsze jest, jak ktoś bezmyślnie pójdzie i zagłosuje tylko na jakiegoś kandydata, bo mu się podoba plakat, tak, bo się uśmiecha ładnie. Ja się założę, że jak się zrobi dobry research, to się zawsze znajdzie swojego kandydata. Bo niektórzy po prostu nie są w mediach, nie? Dokładnie.
Dziękuję Tobie za bardzo długą, obszerną, ale także fajną i merytoryczną rozmowę. To ja dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.